Ta. Teraz tak moim zdaniem ogólnie, jeżeli chodzi o tę sytuację Friza. Ja dziwię się, że to wszystko obyło się, znaczy poszło tak, wiecie, tak nagle, nie, że Kinga nagle po prostu wrzuciła jak się, jak pocałowała tego swojego nowego chłopaka i teraz już wiecie, już się nie wtrącam do tego jak to było, ale wiecie co myślałem na samym początku? Myślałem tak, Kinga wrzuca jakąś fotę z nowym chłopakiem, Friz na to nie reaguje, takim wiecie, w kurwieniem, i tak dalej. Co z, ja na przykład, jakbym zobaczył moją dziewczynę, która całuje się z innym. No to kurwa najpierw jadę do tego typa, rozpierdalam go później, na Mega w kurwieniu, pokłóciłbym się ze swoją. I nie wiem, co bym jeszcze zrobił, nie wiem, jak by to wyglądało, ale po prostu, no ja jestem, wiecie, taki, że, kurwa, no ja bym nie popuścił czegoś takiego na 100%, nie? Zniszczyłbym kolesia, do którego by się przystawiała moja, na przykład. Więc, no chyba, no zachowałbym się jak taki, kurwa, prostak, alfa, trudno, no taki jestem już i tak bym to, tak bym to po prostu zrobił, no. Bomba w oko i wyjebane, nie? No, i teraz patrzcie. Freeze zachował się go oaza spokoju. I nie mówię, że to nie było dobre, bo to, było to był zajebisty ruch z drugiej strony, jak na to patrzysz długofalowo, nie? To było bardzo dobre. Tylko, że. No właśnie. Dziwnie mi to wyglądało, że od tak to poszło, że wiecie, że Kinga, zero informacji itd. i tak dalej. I potem pomyślałem sobie tak. A może Freeze coś odwalił. Dziwnego. Kinga jakby zemściła się na nim. I Frizz, żeby nie wyjść na tego, który zrobił pierwszy błąd, eee, po prostu jakby tą sytuację mocno zagrzebał z, ze swoją ekipą, nie? Wiecie o co chodzi. I taka była moja pierwsza teoria, że po prostu, żeby wszystko rozeszło się po kościach, teraz Frizowi poszło, więc żeby nie było lipy. I tak sobie na przykład to wytłumaczyłem, no ale później wiecie, wyszło wszystko, się rozwiązało i tak dalej. No i ta moja teoria nie, nie do końca mówię, że jest błędna, bo w sumie nie wyjaśniło się nic ze strony Kingi, ale wiesz jak jest. Coś tam takiego... No nie powiedzcie, że nie ma to jakiegoś tam małego sensu, nie? Wiesz o co chodzi, nie? Że jednak kurde... Mało kto tak patrzył, że to on może być winny, nie? Kumacie o co chodzi. Że to... A może to jednak on coś zjebał na początku i jako że mu dobrze idzie... Wiecie o co chodzi. Nic tu kurde... To nie jest głupie, nie? 200 IQ, 200 IQ. Wiesz jak jest, wiesz jak jest. To ma sens, to ma sens. Ale zostawiamy telenowele, bo kurwa nie jesteśmy...